Ogólnie to chodziło mi, żeby tym mikroskopem uzyskać taki mniej więcej efekt, jak tą kamerą, gdy robię zoom. Na maksymalnym oddaleniu widzę obraz w danej rozdzielczości, a jak przybliżam, to w tej samej rozdzielczości widzę coraz mniejszy kawałek obrazu. Mogę się dokładniej przyjrzeć, jeśli tylko zechce się wyostrzyć. To jest automatyczne wyostrzanie. Ten filmik został zrobiony na szybko. Mikroskop dostałem w piątek i już po paru chwilach wiedziałem, że to nie to, czego szukałem, więc postanowiłem go odesłać, co zrobiłem w poniedziałek. No to tak. Przyszedł w takim pudełku zabezpieczony folią bąbelkową. W pudełku był jeszcze statyw. Na pudełku za bardzo nie było napisane, kto to produkuje, bo ja w krzaczkach nie rozumiem. A i nie wspomniałem o tej folijce ze skalą, bo jej można użyć tylko, jeżeli działa ten drugi program, który u mnie nie działał. No ale dobra, pierwsze co mi się nie podobało, to to, że pudełko przyszło zamknięte, a płyta była osobno na wierzchu, bo pudełko jest dosłownie za 2 mm za małe, żeby się płyta mieściła w środku. Na płycie były sterowniki nagrane dwa razy, raz w folderze i ten właśnie folder drugi raz, tyle że spakowany do pliku RAR. Mało tego, jest to zwykła wypalona płytka, producent nic nie wydrukował na niej. Na płycie była też instrukcja w krzaczkach i po angielsku, która opisuje, jak zainstalować sterowniki. No bo kliknięcie dwa razy i klikanie dalej, dalej i akceptuj umowę jest tak skomplikowane, że trzeba opisać, jak to zrobić. Programy były dwa, ale tylko jeden z nich po instalacji działał mi prawidłowo. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, to w tej instrukcji obsługi był tylko opis obudowy urządzenia i wzmianka, co robią guziki Snap i Zoom. I w dodatku w praktyce wcale nie działały tak, jak opisano. Jeszcze o statywie. Prosta konstrukcja, co było zaletą, ale podstawka była za lekka. A podkładka była przyklejona niedbale. No trzeba przyznać, że w uchwycie to się nawet przyzwoicie ten mikroskop trzymał. Mikroskop był na USB i miał regulację podświetlenia, jako taką nawet, ale nie miał regulacji powiększenia. Jak kręciłem tym, to się oko kamery wsuwało i wysuwało, ale to ustawiało ostrość obrazu, a nie stopień powiększenia. Teoretycznie powinno było być tak, jak napisano w instrukcji, że jak się naciśnie zoom, to się zmieni wartość powiększenia. Przykładowo jest 1600x, czyli niby max z tego, co napisano na pudełku, to po naciśnięciu powinno być tam 20x, a po kolejnym naciśnięciu tam na przykład koło 50x, czyli efekt wizualnie taki, jak na tym obrazku, który wkleiłem przy montażu. Widzę obraz w jakiejś rozdzielczości, to jest 1x, następnie 12x daje mi wycinek tego pierwszego obrazu, w takiej samej rozdzielczości jak na początku, tylko obserwowana powierzchnia z tego pierwotnego obrazu jest mniejsza. Ja to kupiłem z zamiarem takim, by nagrywać ujęcia typu, że najpierw widać monetę, a potem przybliżenie, takie długie, aż nie będzie widać samej tylko głowy orzełka zajmującej cały kadr i tak dalej, aż mu się wreszcie zajrzy w oko. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale trudno. Nie miałem zamiaru tłumaczyć, jak działa zoom, tylko miałem powiedzieć, że ten mikroskop nie działał tak, jak by się chciało. Cały czas było takie samo powiększenie, przez co mogłem uzyskać tylko takie obrazy. Zdjęcia robiłem klikając zdjęcie w tym programie. Łapanie tej ostrości wyglądało mniej więcej tak, że tu kręciłem, drgało mi i na ekranie komputera patrzyłem, czy jest ostrość. Bez względu na to, czy była założona ta osłonka, czy nie, ostrość łapała się tylko, jeżeli rureczka z kamerą była prawie na maksa wysunięta, a urządzenie dosłownie leżało na bananym obiekcie. Z opisu aukcji, gdzie to kupowałem, wynikało, że jak jest wysunięte na maksa w jedną stronę, to otrzymać centymetr nad obiektem, a jak wsunię te na maksa, to około 7 cm nad obiektem, czy tam na odwrót. Oczywiście nie dało się uzyskać zamierzonego efektu w żaden sposób. Zamierzonego, czyli takiego jak na tym zdjęciu. W dodatku statyw był za lekki i za mało solidny. Powinien mieć taki kształt, bo inaczej nie da się dobrze ustawić. I jak jest za lekki, to się rusza. Dodatkowo kręcenie tym powoduje ruchy układu, przez co ciężko ustawić ostrość. Bo jak powiększenie jest duże, to najmniejsze drgnięcie statywu czy stołu powoduje telepanie obrazu oglądanego obiektu na wszystkie strony. Śruby statywu za słabo trzymały mikroskop, przez co opadał on na to, co się chciało nim oglądać. Także to tyle. Podsumowując, moim zdaniem nie warto było tego urządzenia kupować, bo tylko kusili niską relatywnie ceną i dużym X powiększenia, a w praktyce nie działało to tak, jak miało. Rozsądniej byłoby zainwestować w sprzęt z wyższej półki. Może działałby jak należy. No i trzeba pamiętać, że pewnych obiektów nie ma sensu powiększać więcej niż ileś razy, bo nic ciekawego nie widać, nie wiadomo co to jest.